Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest druga sesja z Persona 3 Portable oraz czwarta część tego let's playa. Oh my god, czwarta część dopiero. Tak jest. O, sorry. Kurde. Nie będę zaczynał jeszcze raz tego przywitania. Nie chce mi się. Tak więc, to co robiliśmy ostatnio to przejście tutoriala i teraz tak naprawdę cała gra się zaczyna. W tej sesji skupię się tylko i wyłącznie na Tartarusie. Będę nabijał levele i takie rzeczy, tak więc... Hej! Idziemy stąd, bo wszyscy są zmęczeni po ostatniej sesji. Będzie następny dzień. Chcę powrócić. No. Jest git. Ja pierdziela, ale ten czas szybko zapierdziela. Hej, jesteś Maciek, tak? Co, chcesz pieniądze czy coś? A, chłopie, wiedziałem. Słyszałem od Junpei'a, że jesteście bardzo blisko z Yukari. Kurde, a więc dalej z tym. Przecież powiedziałem, że ona pistolety nosi. Czemu o tym nie gadacie? Co jest z tym? Cóż, sądzę, że to się nie liczy. Szukam kogoś, z kim... kto ma nieco więcej doświadczenia. Tak przy okazji, jestem Kenji Tomochika. Będzie poranny apel, więc lepiej się pośpieszmy. Tak przy okazji, to jest nasz pierwszy social link. Ale dzisiaj tym się nie zajmę. Tylko mu nie mówcie. Next, we'll hear a word from the student council. Please welcome the new president Mitsuru Kirijo from class 3D. Wszędzie ci Kirijo są. Są bardzo popularni. Thank you. No problem. So, she did get elected. Well, I guess she is the most popular girl in school. No sorry, ale ja cały czas słyszę, że wszyscy o tobie gadają. You can say that again. There's like some kind of aura around her. Aura rudych włosów. Nie mówcie jej, że tak powiedziałem. No i znowu Kirijo. As I begin my term as student council president, I'd like to share with you my vision for this coming year. Woda prosto z lodówki. That each of us must accept the responsibility of bettering our school. However, change cannot occur without sustained effort and an unprecedented level of commitment. That's why we must restructure our daily lives to accommodate this lofty goal. I'd like each of you to dig deeply into your well of motivation and reevaluate your convictions. To imagine a bold new future without losing sight of the realities around you. W sumie to po co to całą szkołę się zajmować, skoro i tak za parę lat ją ukończymy i to wszystko będzie do niczego dla nas. That is the key. I'm certain that many of you have your own visions of the future. A co mnie tam obchodzą ci wcześniejsi uczniowie, co są młodsi ode mnie? For us to reap the full benefits of our education, your participation, ideas and enthusiasm are essential. Thank you. No problem. Dang, that was freaking amazing. So, do you have any idea what you just said? Było super, ale nie ma pojęcia co powiedziała. Nie słuchałem. Dude, you're such a rebel. Pewnie. Jestem buntownikiem. Skąd ja to słyszałem? Nie chcę mi się tłumaczyć tych... lekcji. Tam, muszę być pobudzony, ponieważ nie chcę, żeby moja inteligencja nie wzrosła. Dobra. Od dzisiaj będziesz mógł używać swojego czasu po szkole tak jak chcesz. No i social linki, co nie tylko, Charm, Courage i Academics można wzrosnąć. Można No i będziemy robić teraz rzeczy po szkole. Przy okazji, ile mam kasy? Kurde, nic za ten cały trening nie dostałem? Cholera jasna. Tak przy okazji. Status. Dobrze, dobrze. Dobra, wszyscy czują się dobrze, więc możemy dziś do Tartarusa pójść. Tak więc przy okazji nie powiedziałem jeszcze chyba nic o kondycji, nie? Tak więc w tej grze mamy tak jakby cztery kondycje. Możemy czuć się dobrze, czyli normalnie, tak jakby. Możemy czuć się świetnie,
możemy być zmęczeni i możemy też być chorzy, no nie? Tak, i no czując się dobrze, to wszystko jest normalne, wszystko jest okej. Kiedy czujemy się świetnie, to kiedy... O cholera. Coś tam się dzieje przed wejściem frontowym. O! Oh my god. To nie jest Jeff the Killer, uspokójcie się. Man, take a look at that. I didn't used to talk to him much, but now I've got a good excuse. I know he's the captain of the boxing team, but who would have thought he'd be such a chick magnet? No raczej, no bo one... O, dziewczyny lubią latać za kolesiami, którzy mogą im dać po prostu porządny wpierdol. I mean, come on. Chyba. Tak legendy głoszą. Like that on TV. I wonder where they're going. Hey, are you guys free this afternoon? No raczej. Huh? Who, us? Hell yeah! What you got in mind? I want the two of you to meet me at Polonia Mall. You know where it is, right? I'll be at the police station. See you there. The police station? A ja chciałem wytłumaczyć, o co chodzi z tą kondycją. These girls? I don't even know their names. They talk so much they give me a headache. Anyway, I'm gonna have... Ha, friendzone, bitches! Czemu, a czemu ja nie mogę mówić o wiele lepiej? I brzmię jak robot. Man, how can he not know their names? I mean, seriously, just look at them. No, ja widziałem. Są niewidzialne. Ah, well, let's go. Akihiko poprosił cię o to, byś spotkać się z nim w sklepie Paulowni. Nie, w ten, na stacji policyjnej. Na komisariacie. Tak, idziemy. Tak więc zanim cokolwiek zrobię, jeżeli czujemy się świetnie, to nasze obrażenia po prostu... No, mamy większy atak, mamy większą obronę, częściej zadajemy krytyczne ciosy. Kiedy jesteśmy zmęczeni, to nasza obrona i atak spadają chyba do połowy. A kiedy jesteśmy chorzy, to no, do tego dochodzą jeszcze krytyki. Którzy to przeciwnicy będą dla nas częściej stosować. Plus jeszcze każdy przedmiot leczący i czar są nie są aż tak efektywne jak normalnie. Chyba tam o połowę ich efektywność jest zmniejszona. Tak więc no już chyba powiedziałem co wiedziałem, tak więc szli. No idziemy tu. Stacja policyjna, apteka, chwila, nie, antyki nie, tutaj, no, pisze kurde police, enter. Thank you, sir. Oh, these are the guys I was talking about earlier. This is Officer Kurosawa. He helps keep our squad well equipped. No, tutaj będziemy mogli kupywać armory i bronie. And this is from Ikutsuki-san. Really? Sweet! O, dostałem kasę, nieźle. Ale czemu on dostał kasę? Przecież ja wszystkim zarządzam, ja wszystko kupuję. Officer Kurosawa has connections, but these things still cost money. Of course they do. Nothing in life is free. Poza wpierdolem. I realize that. Well, I'll see you later. Thanks again. No dobra. I've been informed about you too. My job is to maintain peace in this city, regardless of the circumstances. Chciałbym od razu wydawać te pieniądze na broń. It doesn't take a genius to know something strange is going on here. Zawsze można zobaczyć, co jest. I think is right. Dobra, zobaczmy. Weapon. Zobaczmy. Nie ma co wydawać, jak to tylko plus 4 do ataku daje. To plus 2 też nie ma co. Plus 2 też nie ma co. Armor. O, no to już lepsza jest rzecz. No to armory bardziej się opłaca chyba kupywać w tej grze. Ale nie wiem, czy chciałbym jeszcze wydawać te pieniądze na to wszystko. Dla mnie mogę kupić.
W końcu, kiedy ja padnę, to jest game over. Okej. Sprzedaj może? Mogę sprzedać? Nie, nie mogę. A nie, dobra, moment, to są zbroje, akcesoria, zobaczmy. Kurde, life ring mogłem kupić. Zawsze kupuję life ring i tak dalej, akcesoria do zwiększenia HP. Ponieważ lubię to. A to plus jeden, nie ma co nawet się z tym pierdzielić, walić to. Idę stąd, dzięki za ten, za tą koszulkę czy coś. Tylko, człowieku! W złym humorze, no to spadaj. Junpei odszedł i nie potrzebujemy go. Tutaj jest bardzo fajny sklep. A, dobra, zamknięte, nie ma co. Pójdę do tego, do apteki, kupię coś, jakieś przedmioty do leczenia. Zobaczmy, co on tam ma. Ile tego? 4 mam, okej. Super kocie jedzenie. To nam się przyda w Tartarusie. Jedna? Myślałem, że mam tego więcej. No nic. Nie mogę tu też sprzedawać, czyż nie? Cholera. W sumie może lekarstwo nam się bardziej przyda, albo nie, Revival Bean. Niech stracę. Dobra. Kurde, Junpei mógłby mi oddać te 5000, które dostał. Co, na co on wyda? Pewnie na alkohol i dziwki. Więc tak, mapa miasta, co będziemy nad akademiksami, kurde, pracować w takim razie. Pójdę sobie tutaj. Chyba można tutaj coś z tym zrobić. No. Dobra. 100 akurat mam. Nic się nie stało. O! No, tak jest. Za 100 niech będzie. Hello. Perfect timing. Chciałabym z tobą porozmawiać na chwilę. To chodzi o eksplorację Tartarusa. Akihiko wciąż się leczy, więc na razie ty będziesz prowadził drużynę. Nigdy nie wiesz, kiedy potężny przeciwnik może się pokazać i... Tak jak ten wcześniej, z którym walczyliśmy wcześniej. Lepiej się przygotować, albo możesz znaleźć się w trudnej sytuacji. Więc kiedy będziesz chciał eksplorować Tartarusa, po prostu daj mi znać i wszystkich tutaj zbiorę. Także, skoro mam pewność, że są inne rzeczy, którymi chciałbyś się zająć, możesz teraz wychodzić w nocy, jeżeli będziesz musiał. No to wszystko. Keep up the good work. Thank you. Dobra. Teraz będziemy mogli wychodzić w nocy, tak więc zapiszę i pójdziemy dziś do Tartarusa. Because why not? co w telewizji ciekawego? Wysłany do szpitala. To wszystko na dzisiaj. No, bardzo ciekawe rzeczy w telewizji. Pójdźmy do kibla. Może będę czuł się świetnie, przydałoby mi się to dzisiaj. I? Czujesz się odświeżony? Tak jest! O, tego mi było trzeba. Dobra, idziemy do Tartarusa. Check everyone's status. Dobra, jest. Idziemy do Tartarusa. Tak jest. Ale mam dzisiaj szczęście. I tak przy okazji, nikt nie może się zmęczyć, dopóki nie wyjdziemy z Tartarusa w tej wersji. W poprzednich personach, normalnie podczas walki, na końcu jest szansa, że postaci się zmęczą po jakimś czasie. Jak będziemy eksplorować Tartarusa, to będzie nasza tymczasowa baza operacyjna. Liczę na was, czy tam na ciebie. Dobra. Zapiszę jeszcze raz. Save. Kurde, w końcu muszę nabić ten 4 level, ile mi expa zostało. Jeden. Okej, niech będzie. Podoba mi się to. No więc, szli. A, teraz nie funkcjonuje. To jest tak jakby teleporter, no nie? Zresztą wcześniej chyba
się pokazało, to jako teleporter. I tak, i dochodząc na przeróżne piętra Tartarusa, to możemy aktywować różne takie checkpointy, no nie? Bo za każdym razem, kiedy wchodzimy stąd, to ta bariery, to o tym też powiem. O, dziękuję. O, dziękuję. O, dziękuję. Kadenza. Okej. Dobra, thank you very much. Tak więc zaczynamy chyba od drugiego piętra. Wielkie źródło mocy pod nami. Nie, nad nami raczej. Tak, czy drugie piętro. Tak więc teraz będzie zrandomizowane, nie? Co to ja chciałem powiedzieć? No, że te teleportery to tak jakby checkpointy, no nie? Bo wchodząc normalnie do Tartarusa, będziemy za każdym razem zaczynać od drugiego piętra. Tak jak się znajdzie te całe teleportery, to będziemy mogli po prostu się teleportować na piętro, które ostatnio zostawiliśmy. Okej. Muszę dostać ten level. A i przy okazji w końcu naprawiłem tę całą rotację w menu. Excellent attack! Ponieważ czuję się świetnie, mam buźkę, która jest bardzo uśmiechnięta. Ty jesteś chyba słaby przeciwko buffu. Tak więc, szparagu, pomóż mi. Mam nadzieję, że to prawda. O, prawda. Dobrze pamiętam rzeczy o tej grze. Dawać expa, bronie. Właśnie ten czerwony mieczyk to jest broń, no nie? Ale jako, że to jest pierwszy poziom, ten jedynka była na karcie, no nie, to nie dostaniemy dobrej broni za to. Oki. Hello. Pist. Na razie będę eksplorował te piętra tak jak tylko można, ponieważ... Nie, zaraz, nie buffu. Ponieważ, no, to jest początek gry i będę potrzebował każdego itemka, którego znajdę. Tak o. Pozwól, że zagram ci piosenkę, która cię spali moją harfą. Kurde, czemu inni nie atakują? No tak, ponieważ jestem taki zarąbisty. Dawać jeszcze expa. Jej! Tak jest. O, i o właśnie, jeszcze coś o level upie. Persony naszych towarzyszy levelują równomiernie razem z naszymi postaciami, no nie? A w naszym wypadku niestety persony i my nie levelujemy równomiernie, co oznacza, że ten, no, persony levelują o wiele wolniej od nas i musimy za każdym razem, no, korzystać z fuzji, ponieważ inaczej będziemy mogli dostawać w pierdziel, bo będziemy mieć, kurde, persony na bardzo małych levelach. Zaraz, buffu 4 SP, a Agi 3 kosztuje, tak? Od kiedy? Się wydawało, że Agi też 3. Zresztą nieważne. Dziś jak jestem zarąbisty, rozwalam sam wszystkich przeciwników. O kurde. Ta trupia czacha jest niebezpieczna. Nieważne. Wezmę to. Śmierć się zbliża. Ale dostałem 700 jenów. Będę musiał spierdzielać jak najszybciej do tego. Do... wyjścia. Ponieważ śmierć jest bardzo niebezpieczna. To jest też tak jakby cień, no nie? Od czasu do czasu się pojawia w Tartarusie. Ale z nim się nie bijemy, dopóki nie dostaniemy jakichś 80 leveli, coś takiego, ponieważ ten skurczybyk jest bardzo niebezpieczny. Okej. Gin! Zaraz SP mi się skończy, do jasnej cholery. Persona, Orfeusz... U buffu 4 SP, tak? A ty? 3! A to dziwne. No trudno. No i przy okazji to się nie dziwię, że persony levelują tak powoli względem naszej postaci, no bo... cały czas ją zmieniamy w walce, tak jakby. 22 XP i... 5. level, dziękuję.
coś w środku się ci zmieniło. Orfeusz dostał level. Zmiana statów i coś ci dał. Dostałem skill carda. I skill cardy to one tam pomagają nam. Dzięki nim będziemy po prostu mogli kustomizować nasze persony. Będziemy mogli im dawać przeróżne skille. Ja na razie będę trzymał te karty. Może mi się do czegoś później przydadzą. I tak, i możemy je dostawać od levelowania persony. Możemy je też dostawać w tym sklepie z antykami, do którego wcześniej chciałem wejść, ale nie mogłem, bo był zamknięty. W tym sklepie to wymienia się na karty przeróżne przedmioty, które dropią z przeciwników. Zwykle to są jakieś klejnoty i takie rzeczy, kosztowności. Dawać więcej expa, o. A niech będzie ten kubek, on nam odnawia chyba HP i SP. HP na pewno. No, HP. Chociaż w sumie po co nam to, skoro mieliśmy na maksimum nasze HP? O cholera, musimy uciekać. Tak, tak, wiem. Muszę uciekać. Na górę, szybko. Dobra, jest. Uratowani. Słyszeliście te łańcuchy? One zwiastują nasz pierdol, ale całe szczęście uciekliśmy. Chodź tu! Gień! Wy jesteście też słabi przeciwko ognistym atakom. Nie będę teraz SP za bardzo używał, jakby co to jednego rozwalę i resztę fizycznymi atakami. Znaczy drugiego, jaką resztę. Uuu, 51, ale dużo obrażeń. Hell yeah! I to kurde z nowym ekwipunkiem te 50 ileś nam nie rozwalił, kurde. Skill. Dawaj. Nie, nie ja. Ty. Uzdrów mnie, dziękuję bardzo. Przydajcie się na coś, ja pierdzielę. Ja całą robotę wykonuję. No. Widzicie? Ta. Agi. I później załatwię fizycznymi. Walić to, będę oszczędzał SP. Uuu! Do widzenia. Biedna rączka z Adamsów. I shuffle time po raz kolejny. Niech będą pieniądze. Nic innego nie mogę wybrać, bo persony już mam. Hell yeah. Hurra! Jest fajnie. Siema, fist. O, zrozpaczony jest jeden przeciwnik. To oznacza, że ten status problem oznacza, że przeciwnicy są podatniejsi na krytyki. I chyba, że nasze ataki będą zawsze trafiać. I to także dotyczy i nas, ponieważ my też możemy być zrozpaczeni. Uuu! Jak wam się to podobało? W twoją mordę! Uuu! Kurde, szkoda. Ty masz większy atak, więc... No. Wow, nareszcie wy możecie coś zrobić, nie może być. Było easy. Dzięki komu? Dzięki mnie. O, zajebiście, buty. Oczywiście, że dzięki mnie, ponieważ jestem zajebisty. Mam 5 level. Tak. Ja potrzebuję teraz najwięcej boostów do statystyk, ponieważ... Tak jak powiedziałem, kiedy ja zginę, to będzie game over. A tego nie chciałbym doświadczyć. Uff! Tak przy okazji też powiem o eksploracji Tartarusa, no nie mniej więcej. To co Mitsuru wcześniej nam powiedziała, ale ja powiedziałem, że... Wytłumaczę później, tak więc te później już przyszło właściwie teraz. Tak więc... Eksploracja Tartarusa nie jest tak jakby nieskończona, że tak powiem. Otóż są pewne momenty w grze, w których po prostu gra nam da pewną barierę i nie będziemy mogli iść później aż do pewnego momentu. A ten pewny moment to walka z bossem. I tak, w sumie to nie musimy aż tak bardzo się skupiać na tym Tartarusie, tak mi się wydaje, ponieważ nawet jeżeli nie dojdziemy do tej bariery, to nic nam się nie stanie. O, nareszcie atakować będziesz mogła. Nieźle. Najwyższy czas.
Tak jest. Tak więc uzdrów mnie teraz, please. Dia. Tak jest. Może przy okazji sobie też dam Snuff Soul. Mam aż 4, więc mogę zaszaleć z tym. W sumie to nie, zaraz teleportera tu nie ma, więc nie ma co. Mógłbym zawsze aktywować teleporter, wrócić na dół, jakby był, i tam na dole się uzdrowić. Nie korzystając z moich itemków. Bum! Jak ci się podoba być usmażonym? Grillowane cienie dzisiaj w menu. Ta szparak. I ty nam zamrozisz tego śmierdziela, ponieważ lubię też i mrożonki. Widzicie, jak jestem fajny? A co wy, kurde, robicie? Wy jesteście tylko dla dekoracji tutaj. No, dziękuję. Więc tak. Nie, zaraz, tego nie chciałem zrobić. Persona. Jakiego skillcarda możecie mi jeszcze dać? Ty możesz nam buffu dać. Będę ciebie levelował. Ty możesz nam dać Die, ale z tobą jest taki problem, że nie możesz się bronić. W sumie zawsze mógłbym ci Agi dać. Czemu, kurde, nie? Item. Agi. Tak. Chciałem, żeby się nauczyła, tak. Kurde! Tak. Dziękuję. Okej, i teraz będziemy Pixie trenować, ponieważ chcę tą Die dostać. Ponieważ to jest spell leczący i on zawsze się nam przyda. No. Dostał w łeb. Między oczy. Kurde. Bufut się nam tu przyda. Niech to. Szparak. Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Tylko aż 3. Pewnie. To jest tak fajne patrzeć na to, jak przeciwnicy zostają rozwalani jednym ciosem. No. Kto jest the best? Ja jestem. Expa. Tak jest. I tak przy okazji personę możemy zmienić jeden raz na turę. Tak więc hej. Tak przy okazji pomyślałem, że dobrze by było o tym wspomnieć. Okej. Więc tak, najpierw Wufu na nich i później Agi na tamtych Pixie. W ten sposób ona expa dostanie. Dobra, persona, ty. Mam nadzieję, że zadasz w porządku obrażenia. Nawet jeżeli nie, to zawsze all out ataki dobije. Ha! Kurde, znów będę musiał to coś na SP wykorzystać. Tu tabakę całą, tabakę duszy. Dawać expa. Tak jest. 40! I 6 level. Może gdyby tak jeszcze moja persona? Nie. Nie dostanie levela. No trudno. Jak wy się czujecie? Ej! Chcę z wami pogadać, nie was zasztyletować. To jest naprawdę męczące bycie w Tartarusie z jakiegoś powodu. Czy myślisz, że dostanę dobre... że to są dobre ćwiczenia robiąc w ten sposób? Nie to, że mnie to obchodzi, tylko chciałem się zapytać. No, raczej. A ty? Chciałbym, żeby był jakiś sklep w Tartarusie. Nawet jeżeli jestem zmęczony, to mógłbym się uzdrowić natychmiastowo, gdyby mieli takie coś. Co myślisz o tym? Chciałbym, żeby grupa Kirijo zrobiła coś takiego. To byłoby bardzo pomocne. W poprzednich personach w dungeonach można było znaleźć sklepy. To było naprawdę dziwne, ale hej, kurde. Idziesz w dungeonie 15 pięter do jasnej cholery, a tutaj na końcu jakaś apteka jest. W sumie ciebie fizycznymi załatwię.
No,